Witam Was serdecznie, wodniki. To będzie Wasze czytanie na miesiąc maj. Maj 2023, ogólne czytanie, także nie będzie rezonowało z wszystkimi. Teraz taka prośba. Bo ja nie jestem człowiekiem marketingu, kobietą marketingu, ale bardzo bym Was prosiła, żebyście lajkowali moje filmiki, żebyście się zapisywali na moją stronę, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi. Nic nie kosztuje, ale bardzo bym Was prosiła, żebyście się lajkowali, zapisali, proszę komentowali. Bo tak fajnie, bo przynajmniej feedback dostanę jakiś od Was, czy rezonuje, czy nie rezonuje, czy coś złego robię i tak dalej. Także dajcie mi znać, co myślicie i zdecydowanie lajkujcie i subskrybujcie się na mój kanał. Mi bardzo pomoże i ja bardzo serdecznie już z góry dziękuję. Przechodzimy do naszego czytania. Zawodnika. Na czytanie. Zobaczmy, co nam Maj przyniesie. Mamy 10 pentakli. Wodniki mają ostatnio jakieś takie dobre karty, ale dobra, zobaczymy, bo ja się spieszę. Mają dobre czytania. O nie, no coś tutaj było. Coś tu nieprzyjemnego było. Ale zobaczymy, coś tu się kończy. Słuchajcie, mam tu takie dwie wersje, takie pierwsze mi przychodzą do głowy. Takie dwie wersje. Pierwsza wersja to może być wersja związkowa, czyli waszego związku. A druga wersja, taka pierwsza, która mi przyszła do głowy i dla wodników, które zajmują się, nie wiem, może sprzedażą, zakupem, renowacją domu. Tutaj coś się wydarzyło i coś się kończy, ale wyjdzie pozytywnie. Jedyne co, wyjdzie wszystko pozytywnie, coś się zakończy. To jest dla osób, które będą się zajmowały renowacją domu i miały problemy z tym. Renowacja domu, zakup domu, coś z domem, coś materialnego z domem. Odniesiecie sukces, będziecie przejść do przodu z tym. To były jakieś problemy. I mi się wydaje, możliwe były jakieś papierkowe problemy, ktoś tu miał problemy, ale te sprawy albo sądowe, albo ktoś miał sprawy, jak to się nam. Po kimś otrzymanie domu, w tym sensie, jakieś sprawy urzędowe, sądowe, jeżeli chodzi o posagi, o mieszkanie, o dom, takie sprawy materialne, pieniężne. I tak jakbyście mieli zakończyć już ten etap, mimo tego, że z bólem serca, ale wyjdzie wszystko pozytywnie. To jest taka jedna wiadomość dla niektórych może wodników. To jest jedna wiadomość, co ja tutaj widzę w tych kartach. Także coś osiągniecie na pewno gdzieś tu osiągniecie. Uważajcie trochę na kruczki w drukach, ale tutaj coś osiągniecie w tym maju i szczęście, odbiór mieszkania, odbiór domu, szczęście w domu i będziecie przejść do przodu, sukces ogólnie. Tylko, że tu będą jakieś małe problemy, jakieś coś się zakończy z jakimiś problemami. Ktoś tu miał problemy, jeżeli chodzi o finanse, posagi, urzędowe sprawy. I tak dalej. To pierwsze. Druga sprawa. Druga wersja. Więc co ja tu widzę? Ogólnie wodniki, to jest jakaś dobra sytuacja domowa, jest dobra. Odnosicie sukces. Sprawiedliwa, dobra. Mamy sprawiedliwość, mamy 10 pentakli. To jest takie domowe szczęście, dom, szczęśliwy dom, wszystko w tym domu i tak dalej. I tu jest sukces. Był to jakiś problem, coś tutaj was zabolało, albo będzie was bolało, bo mamy tutaj właśnie te sztylety w sercu. Coś, nie wiem, jeszcze dołożę karty, ale coś tu jest, co będzie was bolało. I jakiś etap w waszym życiu się zakończy, ten ból serca się zakończy, bo mamy również śmierć, tylko czyli jakaś transformacja najlepsza. I ogólnie w domu szczęście. Także słuchajcie, ja bardzo mam, karty są ogólnie o domu i kończeniu jakiegoś etapu. Ale ten etap będzie zakończony trochę ze złamanym sercem, ale odniesiecie sukces. W ten sposób bym przeczytała te karty.
i duży mam kart na temat domu. Ogólnie domu i materialnego i niematerialnego. Także karty, nic, żadnych dramatów tu nie ma oprócz tego serca złamanego, ale zobaczmy, co tutaj nam karty mówią. Jeżeli chodzi o finanse, to wszystko ok z finansami. Finanse będą bardzo dobre w tym miesiącu dla Was, wodniki. Bardzo dobre finanse. I dom, i szczęście. Domu, finanse, ok. Sukcesy w domu, szczęście. To będzie jakaś decyzja, albo już podjęliście decyzję do podjęcia. I tą decyzję, co podejmiecie, tą ważną decyzję, odniesiecie sukces z tą decyzją. Tylko najpierw musicie zrobić takie trochę poszukać, trochę poszperać, trochę pomyśleć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. To jest jakaś decyzja, którą podejmujecie. Podejmujcie jakiekolwiek decyzje, jeżeli jesteście w stanie nierwany, w sensie spokojnie, emocjonalnie, wtedy podejmujcie decyzję. Nie podejmujcie żadnych decyzji pochopnie i wtedy odniesiecie sukces. Że dla wodników, które mają jakieś decyzje do podjęcia, nie podejmujcie żadnej decyzji, jeżeli jesteście niezbalansowani emocjonalnie. I dużo tutaj kart mówi właśnie o takim uspokajaniu się wewnętrznym, balansowaniu się wewnętrznie. O, wytworzycie coś, wodniki. Następny król. Jeden król tutaj ziemski, drugi tutaj jest ognisty jakiś król, który mógł was wkurzyć trochę, albo możecie mieć sprawy nawet sądowe z tym królem. To jest jakaś osoba spod znaku ognistego. To jest jakaś bardzo energiczna osoba. I tu jakieś sprawy mogliście mieć z tą osobą. Ale ta osoba was wkurzała. Tą osobę poznacie, to jest osoba, z którą mogliście mieć problemy albo kłótnie, to może być mąż, chłopak, narzeczony, ktoś bliski, ognisty znak, lew, baran, jakiś strzelec. Ale jeżeli chodzi o finanse i dom, ja tu nie widzę żadnych problemów, żadnych dramatów. Bardzo nudne czytanie. Zobaczmy, co to jest te trzy miecze. Słuchajcie, tu jakaś kobieta jest. Wiecie, co to serce mogło wam złamać? To serce złamane to nie jest tylko zdrady i tak dalej. To mogła być mama, to mogła być jakaś kobieta. Kobieta, jakaś kobieta ważna w waszym życiu. Niekoniecznie żadne partnerstwo i miłości. I przez tą kobietę byście musieli tak jakby zacząć coś na nowo. Coś wam sprawiło przykrość, albo ta kobieta wam sprawiła przykrość i przez nią musicie zacząć na nowo, albo dla niektórych, wiecie co, bo ja tutaj widzę ten dom cały czas, dla niektórych może mama komuś umarła i teraz musi się zająć sprawami domowymi, bo mamy tutaj śmierć i przechodzenie na następny etap i ktoś ma złamane serce. Ja tu widzę kochający się dom, ja tu widzę sukces, ja tu widzę fajny dom. Ale widzę tą kobietę i złamane sercem i mamy śmierć. I niestety, ale w tym czytaniu przeczytam może do kogoś, komuś zmarła mama. Albo babcia, jakaś kobieta zmarła. I tutaj może będą sprawy jakieś posagowe do załatwiania. I jak mówię jeszcze raz, te karty mi tak wyszły, to nie będzie pewnie wiadomość dla wszystkich wodników. Ale to jest coś z domem, to jest coś z śmiercią, z zakończeniem jakiegoś etapu. To jest jakaś kobieta, która przez którą macie złamane serce. To może być żałoba. Albo coś z posagami, ale wszystko powinno być załatwione, ok? To jest żałoba. I sprawy sądowe znowu mi wychodzą, żeby zakończyć jakiś etap. Ja czytam to, co karty mówią. Ja nie widzę żadnych miłości, spraw miłosnych. Ja tu widzę zakończenie jakiegoś tematu, etapu, sprawy urzędowe, sądowe. Karty mówią, żeby się trochę emocjonalnie uspokoić i mamy tutaj śmierć. I jest jakaś kobieta, jakieś wiadomości i zaczynamy na nowo, mamy głupca. I to tak jakby było, może zaczynanie życie na nowo bez kogoś w tym życiu. Może bez tej kobiety w życiu,
w waszym życiu. Także dla niektórych to będą jakieś sprawy urzędowe do załatwienia w maju. Komuś zmarła mama. Co ja tutaj widzę, nawet stypę. Ja tu widzę diabła, możecie mieć problemy rodzinne. Tu mogą być jakieś rodzinne problemy. Z diabłem, ze śmiercią. Nieduże, nie o to chodzi. Ja nie widzę tutaj dużych ogólnie problemów, ale dla niektórych wodników to jest. Tutaj są sprawy jakieś urzędowe do pozałatwiania w maju. Praca nad domem, nad szczęściem. Jeżeli chodzi o wasz dom, rodzinę, żadnych problemów. Ognisty znak widzę. Ktoś może jest z ognistym znakiem, ale wszystko jest ok. Tutaj mogły być kłótnie. Mogły być kłótnie również z jakąś ważną osobą. Ktoś jest zmęczony kłótniami z ważną osobą w waszym życiu. To jest osoba, którą kochacie. To były kłótnie z jakąś osobą, którą kochaliście. Niesnaski, niekoniecznie jakieś walki, ale coś, jakaś niezbyt miła atmosfera między wami a kimś, kogo kochacie. To nie musi być związek miłosny, to może być ktoś z rodziny. Ja tu widzę dużo rodziny. Dlatego mówię, to nie będzie czytanie. Znowu mam śmierć. I przeszły. Słuchajcie, ja czytam to tak, jak ja tu widzę. Bo mogą być różne wersje, zależy od sytuacji, ale taką główną wersję, którą ja tutaj widzę, to ktoś będzie się starał iść do przodu po czyjejś śmierci. To jest śmierć. Możecie to odebrać jako wasza transformacja, jakoś zmiana, jakaś zmiana. Dwa razy mi śmierć wyszła. Ja to przeczytam jako śmierć czyjąś. Śmierć może oznaczać wielką zmianę. Także dla niektórych wodników, dla niektórych wodników będą duże zmiany was. Coś się stało, bo mam tutaj 10 mieczy. Ktoś tu będzie się poczuje zawiedziony. Ja tutaj widzę żałobę. Ja tu widzę ktoś, kto żałuje. Ja tutaj nie widzę żadnych jakichś miłosnych. Ja widzę tu złamane serce. Mi się wydaje, że ktoś komuś umarł. I wy będziecie w tym maju szli do przodu i załatwiali sprawy urzędowe. Bo ogólnie dom, w domu jest szczęście. Mamy tutaj cztery buławy. Ja to widzę, ktoś może budować nawet dom, działać, jeżeli chodzi o dom, o sprawy domowe. To może być jakaś celebracja też w domu, może być nawet stypa, ale ja widzę w tym sensie, bardziej w tym sensie. Tu mogą być jakieś niesnaski z rodziną. Karty mówią, żeby się uspokoić, karty mówią, żeby znaleźć balans, żeby emocjonalnie być zbalansowanym. Zamykacie jeden temat. Tu jest żałoba i sprawy urzędowe. Jak przez jakąś kobietę trzeba zacząć na nowo. Jakaś kobieta, mi się wydaje, że komuś ktoś umarł. Ale karty są pozytywne. Będziecie jechać do sukcesu. Tu jest ból, tu jest 11, tu jest 11, 10 mieczy i jest śmierć. I wy będziecie, może po tej śmierci będziecie przejść do przodu. Tu jest ogólnie sukces i radość w domu, ale ja widzę, coś tutaj się komuś wydarzyło i trzeba będzie pozałatwiać sprawy urzędowe. To na tyle, wodniki. To ja wiem, że to jest wiadomość nie dla wszystkich, ale ktoś to musiał usłyszeć. Także jeżeli zajmujecie się sprawami urzędowymi, sprawami jakimiś, jeżeli chodzi o domy, mieszkania, sprzedaży, kupna, posagi i tak dalej, to wszystko będzie ok. Tu jest złamane serce, tu jest śmierć, ale wy będziecie przejść do przodu, wszystko będzie ok. W tym maju. Macie również tego, tutaj ja widzę kogoś spod znaku ognistego i ta osoba będzie dla was. Mimo tego, że tu mogą być jakieś niesnaski z tą osobą, ta osoba będzie dla was. Ja tu widzę również cesarza, może baran. Też tu będzie wam wsparciem. Możecie się trochę kłócić z tą osobą, ale ta osoba ogólnie będzie dla was wsparciem. I karty mówią, żeby się trochę tak wewnętrznie uspokoić. Są decyzje do podjęcia, macie decyzje do podjęcia. Podejmujcie jakiekolwiek decyzje, jak będziecie bardziej emocjonalnie spokojni. W ten sposób. To na tyle, wodniki. Ja tutaj więcej nie widzę. Będę robiła dodatkowe czytania w przeciągu miesiąca, także
Subskrybujcie się. Robię również live'y, będę robiła również live'y. Subskrybujcie się na live'ach, czy tam za darmo. Dla wszystkich, kto mi się tam pokaże, kogo zdążę przeczytać, czytania są za darmo. Personalne, także wpadajcie na moje live'y. Jeszcze wiecie co? Jeszcze wam rozłożę poradę, kartę porady. Zawodnika, ale ja no nie chcę wymyślać, więc takie karty mi wyszły. Ktoś miał usłyszeć tą wiadomość, może ktoś jest w żałobie. Ktoś jest tutaj w żałobie. Większych jest śmierć 2 razy mi wyszło. Ktoś będzie w żałobie. I mama, kobieta. Kobieta, ktoś, jakaś kobieta. Nie wiem, piszcie mi pod komentarzami. No, takie mi karty wyszły, może. Ale ogólnie dom szczęścia w domu. Nie ma dramatu. Mi się wydaje, że jakaś kobieta. I porada dla wodnika na miesiąc maj. Tutaj są płacze, zobaczcie. Teraz tak, wy możecie płakać tutaj. Tutaj będziecie płakać. Także ja mi się wydaje, że to jest dla wodników czytanie, dla kogoś, kto jest w żałobie, albo ktoś, kto będzie w żałobie, komuś, kto jest z rodziny, może umiera. To jest dla was kochająca osoba. Nie płaczcie. Nie przejmujcie się, nie płaczcie. Tu mogą być choroby. Tu jest ta kochana osoba. Wszystko będzie ok. Wszystko ma być tak, jak będzie. Także karty mówią, żebyście się nie przejmowali. Żebyście nie płakali za bardzo. Macie siłę, znajdziecie siłę w domu. Zajmujcie się domem. Taka porada. Tu jest ktoś kochany, ja widzę kogoś kochanego. Ja tutaj widzę, możecie płakać z jakimś kochanym, takim dobrym, kochanym człowiekiem. Szczęśliwym, wesołym, dobrym, kochanym człowiekiem. Nie widzę tu zdrad, nie widzę tu żadnych romansów jakichś. Widzę tu miłe wiadomości, tu będą jacyś ludzie kolaborowali, nie mogę powiedzieć, nieważne. Wiecie, co mi się płakać chce. Tu będą ludzie dla was, tu będą ludzie wam, pomagali wam. To jest dla jakichś specjalnych wolników. Przykro mi, to nie jest czytanie dla wszystkich. Tu będą wiadomości, do was szły. Mi się wydaje, że komuś ktoś zmarł. I ogólnie karty są pozytywne. Tu będziecie mieć wsparcie. Tu będą ludzie dla was pomocni, tu będą ludzie szli do was sercem i tu jest człowiek, który was kocha, dobry, kochany człowiek, który dawał, którego bardzo kochaliście. Jest płacz, jest takie załamanie, ale zobaczcie, ja mam pozytywne karty na tym. Że co to oznacza? No, różne są sytuacje w życiu. Coś musi się wydarzyć, również coś smutnego i tak dalej. Będziecie mieć pomoc, wsparcie w domu i tak dalej. Ok? Takie czytanie. To jest czytanie dla osób, którzy borykają się z kimś z rodziny. Nic nieprzyjemne. Także wsparcie będzie dla was, no trzeba się wypłakać i tak dalej, nic nie poradzę. No takie mam czytanie, w szoku jestem ogólnie. Nic więcej nie mogę powiedzieć, nic więcej nie chcę nawet wymyślać. To jest wiadomość dla kogoś. Ja robię to czytanie na żywo, nie, te karty same wypadają jak chcą, także ja tu widzę. Słuchajcie, będziecie płakać. Będziecie płakać, przepraszam, to są wiadomości od mojej mamy. No stop, dostaję wiadomości od mamy.
Ale tak, będziecie mieć wsparcie. Czymkolwiek będziecie przechodzić w maju, cokolwiek będziecie przechodzić w maju, będziecie mieć wsparcie. Trzymajcie się, wodniki. To nie jest wiadomość dla wszystkich wodników. Inne będą bonusowe czytania w przeciągu tygodnia. Zapisujcie się, to była wiadomość dla kogoś. Proszę napiszcie mi w komentarzach, czy to rezonuje w ogóle z kimkolwiek, bo ja tutaj widzę pogrzeby, ja tutaj widzę czyjąś śmierć w rodzinie. Przepraszam. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie. Trzymajcie się, wodniki. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Czytanie takie, jakie jest. I tyle. Nie wiem nawet, co powiedzieć. W ogóle zabrakło mi słów. Trzymajcie się, wodniki. Pa, pa.